Była sobie kiedyś pewna wieś pod lasem. A żeby do tej wsi dojść, to trzeba było najpierw przez krzaki gęste się przedzierać. Chaszcze były gęste, ciemne i kłujące, ale poza tym żadne jakieś straszne czy nawiedzone, to też mieszkańcom dobrze się w tej wiosce żyło. Do czasu. Razu pewnego, w lecie, dnia któregoś, patrzą mieszkańcy wsi, a od lasu biegiem pruje stara nicponiowa. Wszyscy oczy ze zdumienia pootwierali szeroko, bo stara nicponiowa już gdzieś 80 rok miała, a sadziła z tego lasu, jakby co najmniej 60 lat odmłodniała. Ale kiedy przybiegła i nowiny swoje wszystkim oznajmiła, przestali się dziwić, bo stara nicponiowa wieści przyniosła, że w tych chaszczach pod wsią zagnieździło się coś strasznego i dźwięki okropne wydaje. Poszli więc wszyscy, poza nicponiową, która wracać już nie chciała. Do chaszczy się zbliżyli, a tu nagle jak coś nie ryknie, żbik niedźwiedź wilczysko, nie wiadomo co to było, ale cała wioska jak stała, tak w tył zwrot zrobiła i uciekła. Zaraz też się u sołtysa zebrali i radzić zaczęli, co to być może. O, nie chybi, mówi stary Makary. To jakieś smoczysko. Niedaleko tutaj w jakiejś norze spało, się obudziło i teraz nas wszystkich wyzjada. A że w tamtych czasach smoków już nie bywało. A i rycerze smokobójcy tak samo wyginięci byli, jak i te smocze bestyje. To się zaczęli wszyscy zastanawiać, jakby tu te poczwarę z krzaków wywabić i przegonić. Ale co wymyślili, nic nie skutkowało. Poszli ludzie z psami, żeby te bestie przegnały. Zaledwie tylko zbliżyli się do chaszczy, a tu coś jak nie ryknie. Także wszystkie psy tylko ogony podkuliły i do wsi pomknęły, a ludzie za nimi. Poszli ludzie z kamieniami, kijami i procami. Zaledwie się do gąszczu zbliżyli, a tu bestia jak nie ryknie. To tylko te kije na trawie zostały i kłąb kurzu. Tak szybko wszyscy zmykali. Wtedy komuś przypomniało się, że w lesie czarownica mieszka i może ona jaką radę dać będzie mogła. Zebrało się więc kilku odważnych i do baby z lasu poszli. A czarownica coś tam w kotle uważyła, powąchała, kichnęła trzy razy i mówi im tak. Tego, co tam w gąszczu się zalęgło, nie pokonacie. Postawcie płot wysoki na trzech chłopa i nie przekraczajcie go, do lasu okrężną drogą chodźcie. Jak się bestia z krzaków znudzi i zobaczy, że ludzi nie ma, to sama zniknie. Jak czarownica im poradziła, tak zrobili. I już wkrótce płot na trzech chłopa wysoki postawili nieopodal krzaków. A nawet straże przy nim wystawili, żeby nikt się nie zbliżał i poczwary nie drażnił. A tymczasem po miesiącu z krzaków wysypała się gromadka pisklaczków małych, a za nimi matka kuropatwa wyszła. Rozejrzała się w lewo, w prawo i westchnęła zadowolona. Oj, dobrze mi mądra staruszka z lasu poradziła i prawdę mówiła. Dobrze jest się uczyć języków obcych.
Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście trzeciej bajki zrealizowanej w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. A jeżeli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna historia, to koniecznie wyślijcie mi ich zdjęcie lub obrazek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.